Cześć, w tym filmie rozjaśnię Wam, jakich elementów uczyć się na samym początku przygody ze street workoutem. Ważne jest to, aby na samym początku odpowiednio zaplanować, jakich elementów będziemy chcieli się nauczyć. Jeżeli obierzemy sobie zbyt trudny element na sam początek, zdemotywujemy się, nie będziemy w stanie optymalnie progresować i przestaniemy go trenować. Jeżeli wybierzesz sobie prostsze elementy, nawet kilka, zbudują Ci one podstawową siłę do tych trudniejszych elementów. Będziesz przez cały czas miał motywację, ponieważ będziesz uczył się nowych rzeczy i tym samym będziesz opanowywał kolejne i kolejne elementy. Polecam stopniowo wspinać się od tych najłatwiejszych elementów po takiej drabince do coraz to trudniejszych. No i kolejną bardzo ważną informacją jest to, że nie musisz ograniczać się do nauki jednego elementu. Możesz uczyć się nawet dwóch, trzech elementów jednocześnie, jednak ważne, aby były one z innych grup. Oczywiście, jak we wszystkim, należy zachować odpowiedni balans. Nie znaczy to, że jeżeli możesz uczyć się kilku elementów jednocześnie, to możesz uczyć się ich 10. To jest zbyt duża liczba na sam początek. Średnio na samym początku ustalić sobie też cel, że chcesz opanować wszystkie elementy ze street workoutu. Jest ich na tyle dużo, że ciężko będzie się ich wszystkich nauczyć i albo zajmie ci to bardzo, bardzo dużo czasu, albo nie będziesz w stanie nauczyć się tych niektórych najtrudniejszych elementów. Okej, jeżeli ten krótki wstęp mamy już za sobą, przejdźmy do tego, jakich elementów uczyć się na samym początku przygody ze street workoutem. L-hang L-sit, czyli tak zwana poziomka. Uniesienie kończyn dolnych do zgięcia 90 stopni w biodrze. Jeden z podstawowych elementów izometrycznych. Element angażuje mięśnie core i zginacze bioder. Wymyk na drążku, czyli najbardziej podstawowe wejście na górę drążka. Jeśli pierwszy opanujesz L-hang, ten element przyjdzie Ci znacznie łatwiej. Przyciągnij nogi maksymalnie do drążka, wykonaj podciągnięcie i przełóż nogi nad drążkiem. Znajdziesz się wtedy w podporze na drążku. Kruk, czyli utrzymanie się na samych ramionach na podłożu. Kolana w tym elemencie oparte są o ramiona, co ułatwia sprawę. Element możesz wykonywać na zgiętych i prostych łokciach, z tym, że na prostych będzie Ci po prostu trudniej. Będziesz za to wzmacniał siłę prostych ramion, co przyda Ci się do późniejszych innych elementów. Muscle up, czyli wejście siłowe na drążek. Aby wykonać ten element, będziesz musiał mocno skupić się na podciągnięciach na drążku. Musisz wykonać co najmniej 15 powtórzeń, aby być w stanie wygenerować odpowiednią moc, by przełożyć łokcie i nadgarstki nad drążkiem i tym samym znaleźć się w podporze. Wejście kapitana. Pozwoli Ci znaleźć się na górze drążka nie w podporze, a w siedzeniu. Musisz pierwsze przełożyć nogi nad drążkiem, a następnie wyprostować ciało i przyciągnąć je do drążka, aż znajdziesz się na tyle wysoko, że będziesz w stanie znaleźć się na górze. Na początku może sprawiać problemy i trzeba po prostu przyzwyczaić się do tego ruchu. Dragon Flag na ziemi, czyli utrzymanie prostego, napiętego ciała równolegle do podłoża, będąc złapany za dowolny obiekt, który będzie w stanie Cię utrzymać. Świetnie przygotuje Twoje plecy i mięśnie core pod front levera, zwłaszcza jeżeli wykonujesz go na prostych ramionach, ponieważ możesz to robić zarówno na prostych i zgiętych. Stanie na rękach. Tego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Stanie na rękach to jedno z najbardziej fenomenalnych ćwiczeń wzmacniających górne partie ciała, uczące koordynacji i stabilności, a także wymagające odpowiedniej mobilności. Bug lever, czyli inaczej waga w zwisie tyłem na drążku. Kolejny element izometryczny, który jest dosyć łatwy do opanowania na samym początku Twojej przygody i tym samym świetnie wzmacnia Twoje ciało pod przyszłe elementy. Choć te elementy mogą robić na Tobie duże wrażenie, uwierzcie mi, że każda sprawna osoba z podstawowym przygotowaniem motorycznym jest w stanie się ich nauczyć. Oczywiście, chcąc nauczyć się tych elementów, upewnij się, że masz odpowiednie podstawy i potrafisz wykonać takie sylwetki jak na przykład hollow body czy plank, a także takie ćwiczenia jak podciąganie, pompki i dipy. Na pewno na tym kanale w przyszłości pojawią się poradniki do wcześniej wymienionych przeze mnie elementów, także subskrybuj, aby być na bieżąco. Możesz także zostawić komentarz i napisać, który poradnik chciałbyś zobaczyć pierwszy. Jeśli chodzi o takie elementy jak planche i front lever, to na naszej stronie internetowej workoutati.pl znajdziesz e-booki dotyczące tych elementów, które są pełnym kompendium wiedzy, jeśli chodzi o te figury. A jeżeli szukasz darmowej wiedzy, to na naszym kanale znajduje się już poradnik do planche. Jeżeli chodzi o front levera, na pewno pojawi się w najbliższej przyszłości. Pamiętajmy, że oprócz statyki w street workoutie mamy też elementy dynamiczne. Natalia już zrobiła filmik dotyczący 20 najprostszych elementów, które można wykonać na drążku, oczywiście z dynamiki, także jeżeli jeszcze go nie widziałeś, link znajdziesz w opisie. W tym filmie to byłoby już wszystko. Do następnego filmu. Na razie.